Wspólne śniadanie wielkanocne dębickich seniorów to już tradycja. Podopieczni ośrodków wsparcia dziennego wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi usiedli przy jednym stole, by w miłej atmosferze spędzić ten przedświąteczny czas. Zajadanie się pysznymi tradycyjnymi potrawami umilały ciekawe rozmowy. No, spotkania są bardzo sympatyczne, miłe. Wspaniale się czuję. Jestem tutaj pierwszy raz dopiero, bo w ogóle w klubie jestem od kilka miesięcy, także naprawdę tak wspaniale jest nasz pobyt tutaj urządzony, że się nie ma prawa ani człowiek ani nudzić cały czas, a szczególnie o takie uroczystości jak dzisiaj. Bardzo się podoba. Nie wiem, czy komuś by się mogła nie podobać taka tradycja. Ja już jestem trzeci raz i pięknie, jestem zachwycona wszystkim. No i przede wszystkim dziękujemy naszym opiekunkom i pani dyrektorce, no bo przecież tyle te panie zadają sobie trudu, żebyśmy się tu dobrze i miło czuły. Także głębokie ukłony dla naszych pań. A nam jest miło, bo się spotykamy. Tam się też spotykamy, ale tu już jest inaczej. Także bardzo, bardzo się dobrze czujemy. Ja myślę, że wszyscy, tak? No, także wszyscy się dobrze czują. Święta nadchodzące, poczuć klimat, magię świąt. Co prawda dzisiaj dopiero środa, ale seniorzy już będą, w piątek już będą mieli wolne, dlatego dzisiaj to śniadanie. Są seniorzy z obydwu placówek, więc integracja seniorów z obydwu domów, na Rzeszowskiej i na Moździckiego. Prezentacja wyrobów, które seniorzy prezentowali na kiermaszu, na konkursie wielkanocnym powiatowym. Salę udekorowano wielkanocnymi ozdobami wykonanymi przez utalentowanych seniorów. Tą świąteczną atmosferę dopełniły szczere życzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pewno ono jest najważniejsze, ale myślę, że tak jak tutaj składałem oficjalne życzenia, życzyłem pokoju, bo to jest ważne. Rodzinnych spotkań przy stole, bo tych spotkań nam wszystkim brakuje, szczególnie też pewno im, z racji tego, że są tutaj naszymi podopiecznymi. Widzę, jaka radość jest, gdy siedzą przy stołach i wspólnie rozmawiają. Tego im życzę z całego serca, żeby mieli z kim rozmawiać i byli zawsze uśmiechnięci jak dzisiaj. Aby one płynęły w miłej, radosnej atmosferze, aby te święta mieli spędzać z kim, żeby nie byli sami. Żeby byli zdrowi, żeby przyniosły im nadzieję, wiarę, pogodę ducha umacniały. I w oczekiwaniu na wiosnę, na tą aurę, której na razie nie widzimy, ale myślę, że oni już wiele w życiu przeżyli i różne wielkanoce, jak opowiadają, i śniegi, i słońce, ale to, że przyjdzie zmartwychwstanie, że ono przychodzi co roku, to jest wielka nadzieja dla wszystkich, dla nich szczególnie, i dzisiaj o tym mówimy. Wszystkiego dobrego powiedziałem. Zdrowia przede wszystkim. Żeby to życie było takie z uśmiechem, bez krytyki, bez żadnego tego, i bez polityki, już dość mamy polityki. Dość, już jesteśmy zmęczeni polityką. Dużo zdrowia, przede wszystkim uśmiechu od władz, i żeby takie nam częściej imprezy takie robili, a my to bardzo lubimy. Uczestnicy ośrodków wsparcia dziennego Senior Plus, działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, wrócili ze wspólnego śniadania wielkanocnego nie tylko najedzeni i w świątecznych nastrojach, ale również z upominkami. Każdy otrzymał symboliczne prezenty.